Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo Radia dla Ciebie. Dla polskich kibiców szykuje się naprawdę gorący koniec tygodnia. Za niecałą godzinę kolejny mecz Mistrzostw Świata rozegrają nasi koszykarze. Jutro o finał Mistrzostw Europy powalczą siatkarki, a dziś wieczorem kolejny mecz eliminacji Euro 2020 zagra kadra Jerzego Brzęczka. I to wydarzenie właśnie zdominuje dzisiejszy magazyn sportowy, na który zapraszam wspólnie z naszym stałym ekspertem Tomaszem Sokołowskim. Witam Cię, Tomku. Dzień dobry. W naszym studiu dziś także Radosław Majdan. Witam Cię, Radku. Witam, dzień dobry. Słuchaczom przypominam, że nasz magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl, na kanale Radia dla Ciebie na YouTube oraz na Facebooku TVP Sport. Tam właśnie czekamy na Państwa pytania. Z najciekawszych obiecuję skorzystamy. Panowie, 20:45 dziś Słowenia, Polska. Jedziemy tam jako faworyt. No, trudno się dziwić. 4 mecze, 4 zwycięstwa. 8-0, jeśli chodzi o bilans bramek. Na ile jesteście, Radku, Tomku, spokojni przed tym meczem? Generalnie tutaj i to trenerzy, zawodnicy powtarzają przed takim meczem, że spokój może za bardzo nas, że tak powiem, uspokoić. Natomiast tutaj przede wszystkim ważna jest koncentracja. Zdecydowanie jesteśmy faworytem, zapracowaliśmy sobie na to. Tak jak powiedziałeś, te statystyki dla nas są niewiarygodne. Dobre, nie straciliśmy bramki w 4 meczach. I nawet jeżeli ktoś powie, że ta grupa nie jest za silna, to patrząc na to, co się w niej dzieje, tak, i jak ona jest wyrównana, to po losowaniu stwierdziłem, oczywiście, jesteśmy faworytem, ale to nie jest takie jednoznaczne. Nasi piłkarze na boisku udowodnili, że radzą sobie fenomenalnie. Myślę, że ten mecz będzie meczem walki. No, mówi się, że miejsce, czyli Bałkany, mecze rozgrywane w tym regionie świata zawsze charakteryzują się takim trudny teren. Tak, mimo tego, że nasi piłkarze w ostatnich meczach radzili sobie stosunkowo nieźle, no to myślę, że dla naszych rywali ten mecz to jest taki troszeczkę jeden z ostatniej szansy, ponieważ grają u siebie, ponieważ Izrael zremisował wczoraj z Macedonią i oni muszą zrobić wszystko, żeby z nami wygrać. A my myślę, że no, jak mielibyśmy roztrwonić tą przewagę, którą mamy, no to byłby jakiś coś niemożliwego, więc wydaje mi się, że dzisiaj zrobimy kolejny krok ku Mistrzostwom Europy. Tomek, spokojnie, jedziemy jak po swoje, czy jednak ostrożnie? Znaczy, żeby tylko nas pewność nie zgubiła. Patrząc na to, co mamy, jaki dorobek mamy, co Radek mówił i ty też wspominałeś, no to ciężko takie coś roztrwonić, patrząc na potencjał tej drużyny, patrząc na formę poszczególnych zawodników w ligach swoich, to praktycznie Słowenia nie ma argumentów, ale też grupa ta pokazała, że Słoweńcy u siebie albo minimalnie przegrywają. Też wygrana na Łotwie aż 5-0, czyli też mają gdzieś zawodników, którzy na pewno będą chcieli, tak, wygrać z liderem. Patrząc na wyniki i poszczególnych tych drużyn, to oni też będą chcieli, dlaczego mamy nie awansować, tak? Może z Polską, Polska jest poza zasięgiem, ale z każdą drużyną można powalczyć, dlaczego nie z Polską? Pewnie gdybyśmy rozważali to wszystko na papierze, no to oczywiście Polska powinna w Suglach ten mecz wygrać. Patrzę na skład rywali, no poza bramkarzem Janem Oblakiem, nie ma tam gwiazd europejskiego czy światowego formatu. No tak, argumentów jednak nie brakuje, tak? Własny stadion, to mówiliśmy, po raz pierwszy od dawna podobno ma się wypełnić kibicami. Charyzmatyczny trener, który na pewno zadba o motywację piłkarzy. Gdzieś jeszcze jakieś argumenty widzicie po ich stronie? Tutaj rzeczywiście no, nie można powiedzieć, że jest to drużyna, która ma jakiś taki przewidywalny swój styl. Oprócz tego, co mówiliśmy, należy spodziewać się walki i na pewno ona będzie. Myślę, że nasi rywale nastawią się dzisiaj na grę z kontra, albo będą chcieli, żeby ten mecz potoczył się tak, że to nasza drużyna będzie miała inicjatywę, oni będą wychodzić z groźnymi kontratakami. Rzeczywiście, dziennikarze, kibice na Słowenii liczą, że bohaterem tego meczu zostanie Jan Oblak, tak? Jeden z najlepszych bramkarzy świata, bramkarz Atletico Madryt, i on udowodnił niejednokrotnie, że w takich meczach naprawdę potrafi być zaporą nie do przebycia, ale też to, co powiedział Tomek, że no, chociażby patrząc na Roberta Lewandowskiego, który w 4 meczach strzelił w Bayernie Monachium 7 goli. Dokładnie, więc tutaj ma kto straszyć. Natomiast z drugiej strony no, trochę martwi oczywiście indolencja szwedzka Krzysztofa Piątka, tak? Mimo tego, że jest najskuteczniejszym piłkarzem naszej reprezentacji, jednak w meczach
sparingowych przed sezonem w sześciu już nie strzelił żadnej bramki. W meczu ligowym znowu nie strzelił bramki. Później wszedł na ławce rezerwowych. Trener Gianpaolo zmienił taktykę na dwóch napastników i troszeczkę w tym nie może się nasz snajper odnaleźć. Ale podobnie może być jak z Kamilem Glikiem, bo Kamil Glik w reprezentacji, chociaż uważam, że Kamil dzisiaj nie zagra, ponieważ ma kontuzję, ale Kamil Glik, który grał w Monaco, popełniający błędy, problemy w defensywie tej drużyny, później ten sam zawodnik przyjeżdżający na reprezentację zmieniał swoje oblicze i ja liczę, że będzie tak właśnie z naszym snajperem i Krzysztof Piątek dzisiaj ponownie wpisze się na listę strzelców. O tej sytuacji w ataku jeszcze dziś pomówimy. Wspomniałem o tym charyzmatycznym trenerze, który jest no, gwiazdą w Słowenii, osobą bardzo, bardzo popularną. No ale co, chyba nie za bardzo musicie dzisiaj martwić o motywację swoich piłkarzy. Z tego, co słyszymy, to panowie wiedzą, kto do nich przyjeżdża. Wiedzą, że to lider, który wygrał wszystkie mecze, ale też lider, który ma w składzie gwiazdy europejskiego i światowego formatu. No i co, do tego Polacy muszą się przyzwyczaić, że większość rywali właściwie tak do tego meczu będzie z Polakami podchodzić. No tak, to właśnie, to co powiedziałeś, to jest ważne. Także to motywacja nie będzie potrzebna. Też wiedzą, że Polacy najmocniejszych atut to gra z kontry. Jeżeli Słoweńcy będą przy piłce, no to na pewno też ich uczuli na to, żeby po stracie jak najszybciej odbudować się w defensywie, albo nie stracić tej piłki łatwo, gdzieś w okolicach środka, czy ewentualnie na własnej połowie, bo Polacy no, mają w kontrataku zawodników i to jest ich jakby najmocniejszy atut i dużo bramek, dużo sytuacji stwarzają, a jest komu wykończyć, jest komu podać. Ale my mamy 8 bramek, 0 z tyłu, także tutaj no to też na pewno Słoweńcy na pewno będą musieli uważać, na pewno nie rzucą się na Polaków, a będą grali ostrożnie i będą czekali na swoją szansę. A mówię, tutaj Polacy muszą zagrać swoją grę, tak? Nie patrzeć to, co Słoweńcy, tylko to, co nakreśli trener Brzęczek i realizować to, tak? I polepszać swoją grę. I przybliżyć się jak najszybciej do awansu i później może trener dawać szansę innym, żebyśmy mieli więcej atutów później na Mistrzostwach Europy. Tak, a propos tego... Jeszcze myślę, że tutaj też ważna rola będzie dzisiaj Grzegorza Krychowiaka, jeżeli on zagra, no bo też mówiło się o jego urazie, ale też Mateusza Klicha, czyli tych dwóch defensywnych pomocników, bo jest to jakiś taki wentyl bezpieczeństwa. Ma to dawać nam balans, jeżeli nawet nasi skrzydłowi gdzieś się zaangażują, to wtedy, żebyśmy no, nie dali się skontrować, tak, żeby to wszystko poukładane było i przed naszymi środkowymi obrońcami bardzo ważne jest, żeby to pole gdzieś właśnie po stracie piłki zagęszczać, tak, i to odbudowanie defensywy w takich meczach jest bardzo ważne, bo czasami te mecze są takimi meczami na wymianę ciosów. Piłka jest zdobywana i stracona w środku pola i ten, który szybciej, nie wiem, zagra w boczny sektor, ten, która z drużyn zagra jakąś taką otwierającą prostopadną piłkę, stwarza sobie sytuację, korzystając właśnie z tego, że rywal po stracie nie zdążył się jeszcze ustawić w defensywie, więc tutaj na pewno ten Brzęczek, myślę, też bardzo mocno uczulał naszych piłkarzy na to, żebyśmy po prostu po stracie gdzieś w środkowej strefie nie dali się zaskoczyć. Tak, może jeszcze uda się wrócić do naszych rywali. Bliżej wolałbym, żebyśmy się przyjrzeli tego, co po naszej stronie. Tak, przechodząc od formacji do formacji, zaczęliśmy od defensywy. Jednej wątpliwości już się pozbyliśmy. Wczoraj Jerzy Brzęczek powiedział, że jesienią w kadrze broni Łukasz Fabiański. Jestem ciekaw, jak oceniacie te decyzje. Prosta, jasna sprawa, nie mam żadnych wątpliwości. To nie od dziś mamy bogactwo w bramce i to zawsze był dylemat dla każdego trenera, bo mając dwóch, czasami trzech gdzieś na wysokim poziomie bramkarzy, musiał się na kogoś zdecydować. Jeden i drugi dostawał szansę, tak jak Wojtek Szczęsny dostawał na wiosnę, także rotował tutaj bramkarzami. Teraz zdecydował się postawić na jesieni w tych czterech spotkaniach na jednego wypadło na Fabiańskiego. Także tutaj nie mamy jakichś obaw, czy to byłby Wojtek Szczęsny, czy Fabiański. Także cieszmy się, że mamy takie bogactwo i też trener Brzęczek jakby dozuje, żeby dać jednemu i drugiemu, bo na to zasługują. Była wątpliwość, bo w tych pierwszych dwóch meczach bronił Szczęsny, potem uraz, wskoczył Łukasz Fabiański, spisał się świetnie. No tak, sprawa wyjaśniona. Jak oceniasz to, Radku? Właśnie no właśnie, dlatego, że Łukasz Fabiański rzeczywiście no nie zawiódł, spisał się bardzo dobrze, bardzo pewnie. Również zachował czyste konto, jak wcześniej w dwóch meczach Wojciech Szczęsny. No to tutaj no, trener też musi mieć i zachować jakąś konsekwencję, tak? No tymi bramkarzami nie można tak do końca żonglować. Oczywiście w takiej rywalizacji, gdzie jest dwóch wyrównanych golkiperów, którzy bronią w swoich klubach bardzo dobrze i pewnie, no tutaj na pewno zawsze jest ten dylemat.
Natomiast też jest zawsze, czym wcześniej dany zawodnik się dowie, że gra, tym lepiej może się do tego przygotować w sferze mentalnej. I trener postawił na Łukasza Fabiańskiego, co było trochę dla mnie przewidywalne, ponieważ w tych ostatnich meczach bronił dobrze, więc myślałem, że rzeczywiście taka kontynuacja będzie. Co nie zmienia faktu, że oni dalej cały czas są na tym samym poziomie i na pewno my, jeżeli zakwalifikujemy się na Mistrzostwa Europy, to też chyba nie będziemy mogli stwierdzić w 100%, że Łukasz Fabiański zostanie dalej tym numerem jeden. To tam będzie miał chyba trudniej Jerzy Brzęczek zdecydować, tak na, można powiedzieć, na całe mistrzostwa, na kogo tak postawić. Ale to takie dylematy, to cieszymy się, że mamy. Radku, to jako przecież były znakomity bramkarz, no, może coś powiesz o takiej atmosferze rywalizacji, kiedy jest dwóch równorzędnych zawodników. Trudno tak naprawdę ich do siebie porównać. Trochę inna specyfika, inne te mocne strony. Trudno ocenić, który tak naprawdę obiektywnie jest lepszy. Jak to działa w ogóle na atmosferę, prawda, na rywalizację? Jeżeli chodzi, zaczynałbym od charakteru, bo oni są innymi ludźmi, wydaje mi się, tak? Łukasz Fabiański jest bardziej spokojny i kiedyś pamiętam, jak dziennikarze zarzucali mu, że on jest zbyt spokojny na mecze reprezentacji. Później po takim szalonym meczu w Irlandii powiedzieli: oj, jak ten spokój Łukasza Fabiańskiego się przydał, bo zawodnicy wiedzieli, że z tyłu jest facet, który wie, co robi i nie panikuje. Wojtek Szczęsny, mówi się o nim, że jest takim szalonym bramkarzem, że potrafi coś zrobić, wybronić niewiarygodną piłkę, ale potrafi też, tak jak na Mistrzostwach Świata, gdzieś wybiec za pole karne zupełnie niepotrzebnie i impulsywnie. Z drugiej strony Łukasz Fabiański na Mistrzostwach Europy udowodnił, że on też potrafi fantastycznie bronić. Wojciech Szczęsny poza tym broni z drugiej strony w Juventusie, gra z najlepszymi piłkarzami świata, gra w Lidze Mistrzów, więc no tutaj na pewno bardzo dobry w bramce, niezły na przedpolu. Obydwoje grają bardzo dobrze nogą. No tutaj Łukasz Fabiański w bramce również. Myślę, że na przedpolu być może trochę lepszy od Wojtka, ale tak ogólnie oceniając tych dwóch bramkarzy, oni są bardzo, bardzo wyrównani. Ja myślę, że no naprawdę nie zazdroszczę tutaj trenerowi, bo zawsze któryś z nich mógłby czuć się skrzywdzony, kiedy nie występuje w pierwszej jedenastce. Idąc dalej, formacja defensywna, obrona. Wypada prawdopodobnie Kamil Glik. Macie jakieś wątpliwości, kto zagra w środku obok Bednarka? Czy to raczej pewne, że Michał Pazdan jednak? To znaczy, tak się mówi, tak? Po wyjeździe właśnie do Turcji odbudował się, jest w dobrej formie. Tak samo ja bym nie skreślał tutaj Artura chyba Jędrzejczyka do końca, bo w Legii jest jakby tą ostoją. Bardzo dobry czas w Legii, tak. Tak, i tutaj właśnie w parze z Lewczukiem, no, szczególnie w Lidze Europy, no, pokazali się, że no, obroną tutaj Legia stoi i też jego dobry moment. Także tutaj ja bym nie martwił się. Oczywiście Kamil Glik to jest jednak ta ostoja tej obrony i tak jak Radek wcześniej wspominał, gdy nawet ma słabszy okres w klubie swoim, tak, to w reprezentacji poniżej wysokiego poziomu nie schodzi. A czy Pazdan, czy Jędrzejczyk dawno nie grali, można powiedzieć, tak, o punkty, no to gdzieś tam może jakieś obawy są, ale też są na wysokim poziomie ci zawodnicy, nie pierwszy raz grają w reprezentacji, także tutaj bez żadnych obaw. Mhm. Tak, tym bardziej, że to jest mecz, gdzie no, trener musi mieć jakieś rozwiązania i alternatywy, więc rzeczywiście, na szczęście mamy tutaj też wybór, bo i Pazdan, i Jędrzejczyk. Rzeczywiście, no tutaj trudno się nie zgodzić, bo Artur bardzo tak solidnie wygląda w tych meczach Legii. Grał na więcej ze wszystkich naszych reprezentantów w tym sezonie, bo w Lidze Włoskiej w Serie A dopiero dwa spotkania, a Jędrzejczyk z pucharowymi zagrał już 13, więc można powiedzieć, że dla niego to już jest taki mocny środek sezonu, dokładnie. Znowu, z drugiej strony Pazdan się odbudował i trzeba przyznać, że miał bardzo trudny okres w reprezentacji, ponieważ jego problemy w Legii, kiedy Sampin to go no, odsunął od zespołu, na pewno bardzo, bardzo to przeżył. Gdzieś nie mógł znaleźć formy, ale teraz z tego, co tutaj słyszymy, w Ankaraguchu jest tutaj liderem obrony i to jest kolejna z decyzji selekcjonera, pewnie po obserwacji, jak ci piłkarze będą wyglądali na zgrupowaniu. Tak, no, trochę nam go brakowało w tej najwyższej formie tego ministra obrony, jak mówiliśmy tak. O nim, w Mistrzostwach Europy. Czyli co, Bereszyński, w środku Pazdan, Bednarek, Kędziora na prawej. Tak waszym zdaniem tak powinno to wyglądać? Myślę, że tak to będzie wyglądało, tak. Nie będzie chciał zmieniać, patrząc na wcześniejsze spotkania. Mieliśmy problem tutaj z lewą obroną, tak, gdzie Rybus wypadł przez kontuzję i nie mógł trener Brzęczek go gdzieś spróbować, czy dać mu szansy więcej, chociaż wrócił teraz do klubowej piłki, więcej minut gra, ale chyba się nie zdecyduje, aczkolwiek chyba no, kiedyś musi postawić. Tak? Chociaż wiesz, bo ja też się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że nie, że będzie grał Bereszyński, ponieważ skąd, bo kiedy Maciek Rybus wrócił do reprezentacji, ten lewy obrońca typowy, lewy obrońca, którego mamy z lewą nogą, myślałem, że być może rzeczywiście selekcjoner na niego postawi, ale wydaje mi się, że to
że Maciek tak często łapie urazy i kontuzje, a jednak trener Brzęczek jednak, jeżeli gdzieś tam wypracował swoją wizję składu, to chce się tego trzymać i bardziej ufa, ale to nawet nie chodzi do końca o umiejętności, bo Bereszyński nie zawodzi, ale przede wszystkim jest stabilny, jeżeli chodzi o zdrowie i nie jest tak kontuzjogenny jak Maciej Rybus. I skoro mamy prawego obrońcę na lewej stronie, to też trzeba, żeby tych meczów zagrał jakąś ilość, żeby rzeczywiście tam się pewnie czuł. I jedyne, co nie przemawia za Maćkiem Rybusem, to jego po prostu no, podatność na kontuzję. Tak, i czyli co, Jerzy Brzęczek nie chce eksperymentować, tylko gramy tak, jak graliśmy w ostatnich meczach. Z drugiej strony trochę was to nie martwi, no bo Bartek Bereszyński już zdążył powiedzieć, że no, jednak lepiej czuje się na tej prawej stronie. Czekaliśmy na tego Rybusa, który wreszcie załata nam tę dziurę na lewej stronie. Patrzymy też na Bereszyńskiego, na jego początek sezonu. Sampdoria, dwa pierwsze mecze porażki, 7 straconych goli. Bereszyński oba spotkania rozegrał w pełnym wymiarze na prawej stronie. No i trochę oberwało mu się od włoskich mediów. Nie wiem, czy trochę to jednak się nie powinniśmy niepokoić. Marko, ale to jest tak, że jak w klubie właśnie źle funkcjonuje, drużyna nie weszła w sezon i są jakieś tam w tym momencie gorsze momenty, cała drużyna, to wtedy taki zawodnik tak samo idzie razem z drużyną i ciężko mu się takie jednostce wybić, czy dobry mecz zagrać. Ale dam ci jeszcze jeden taki przykład. Czy Kamila Grosickiego widzieliście, albo sporadycznie tak, na prawej stronie? Jak był na prawej stronie, to praktycznie można powiedzieć cień zawodnika. I on jest gdzieś tam na lewej stronie, jest jakby jego nominalnie zejście do środka, albo lewą nogą, albo zewnętrzną prawą nogą dośrodkowanie i tam się najlepiej czuje. Jak go przestawisz na drugą stronę, wracając, to już traci swoją wartość. Tak samo jest i z Bereszyńskim. Dla mnie traci dużą wartość. Tak, i szczególnie w ofensywie, bo tego, czego mi brakuje między współpracą Bartosza Bereszyńskiego właśnie z Kamilem Grosickim, to jest te oskrzydlanie, to są akcje ofensywne naszego bocznego lewego obrońcę w tym przypadku, bo my się przyzwyczailiśmy do tego, tak? Czy Maciek Rybus z Kamilem Grosickim, czy wcześniej Łukasz Piszczek. Lepiej zdecydowanie, tak? I tak. No. I jeżeli miałoby to ode mnie zależeć, to ja bym widział tutaj Maćka Rybusa, właśnie ze względu na jego walory w ofensywie, na jego szybkość, na to, że się bardzo dobrze z Kamilem rozumie. Natomiast były takie momenty w meczu z Izraelem i nie tylko, kiedy Kamil Grosicki tak jakby schodził z piłką z lewego skrzydła do środka i obracał się za siebie, gdzie jest mój oskrzydlający lewy obrońca. Mhm. I trochę tam nie było między nimi chemii. Tak, że albo wtedy, kiedy Bereszyński wchodził, to Kamil z piłką zmierzał w innym kierunku. Znowu on rozkładał ręce, więc tutaj zdecydowanie tej współpracy w ofensywie najbardziej mi brakuje. W tym momencie fakty są, panowie, takie, że gramy na zero z tyłu, jak wspomnieliście. 4 mecze, bilans 8-0. I teraz pytanie, jak to oceniacie? Czy słabość rywali, czy jednak ta gra defensywna reprezentacji faktycznie wygląda coraz lepiej w tym momencie, powiedzmy, optymalnie? To znaczy, no, my sobie na to zapracowaliśmy, bo mówimy o słabości rywali, no nie do końca. Trochę też szczęście pomogło, pamiętamy w Austrii, w pierwszym meczu chyba w 89 minucie, już nie pamiętam, który z Austriaków strzelał z 5 metrów, praktycznie bo, tak, no, tak, była tak, to zmiany. Formalność, to jednak nie trafił, więc szczęście oczywiście w piłce jest nieodzowne, ale też solidność, no bardzo miłe, chyba takie najmilsze zaskoczenie, jeżeli chodzi o formę i takie walory i wolicjonalne i taką poukładaną grę, to był mecz z Izraelem. Bo tego meczu chyba się obawialiśmy pod tym względem, że Izrael był rozpędzony i ma Zachawiego w swoich szeregach, który strzela masę bramek, a jednak tutaj nasi piłkarze zdetronizowali go w każdej formacji. I tak jak mówię, zaczynając od bramki poprzez obrońców i tych defensywnych pomocników, czyli generalnie ludzi, którzy są odpowiedzialni za defensywę, to jest bardzo stabilna część naszego zespołu. W ogóle generalnie ten skład jest bardzo przewidywalny już na dzisiaj. Bo też ten skład, że tak powiem, trener Brzęczek poprzez te mecze wypracował sobie taką wizję, więc ja myślę, że jak najbardziej trzeba oddać naszym piłkarzom, że w defensywie prezentujemy się jako zespół bardzo solidnie. Panowie, dokończymy ten wątek w drugiej części magazynu. Za chwilę w Radiu dla Ciebie wiadomości w naszym studiu. Przypominam, panowie, Radosław Majdan, Tomasz Sokołowski. Pomówimy o kolejnych formacjach. Mniej trochę znaków zapytania w środku, ale też sporo ciekawych możliwości, jeśli chodzi o ofensywę. Dziś mecz Słowenia-Polska. Wracamy do tematu w drugiej części magazynu sportowego.